sobotę o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z profesorem Henrykiem Skarżyńskim. O tym, jak odzyskać słuch, prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Witam Państwa, witam Pana Profesora Skarżyńskiego, a teraz konkretnie z Profesorem Skarżyńskim, który, jak słyszymy, jak widzimy, może niektórym pomóc w odzyskaniu słuchu. Dziękuję Pani Bajewskiej Kołodziejak, Pani Agnieszce za to, że zechciała do nas przyjść zupełnie społecznie. Ten program jest, czy też robi się częściowo społeczny. Dziękuję żonie Renacie Kijowskiej, która pod nieobecność chwilową Jarka zechciała nam w tym programie towarzyszyć, po to, żeby jak najskuteczniej Państwu pomóc, tym wszystkim, którzy chcą się porozumieć, którzy chcą się dowiedzieć, czy rzeczywiście można odzyskać słuch. Powstał taki ośrodek pół roku temu w lipcu na Ochocie. Nazywa się to dokładnie Color Cech Center i jego dyrektorem jest pan profesor Skarżyński. Tam zakłada się implant ślimakowy, tam bada się ludzi. Panie profesorze, pierwsze pytanie. Co to jest ten osławiony już implant ślimakowy? Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie Niezależnej Telewizji Warszawskiej. Implant ślimakowy, tak jak już niejednokrotnie miałem okazję mówić, jest rodzajem elektronicznej protezy słuchowej ucha wewnętrznego, która jest zarezerwowana dla osób całkowicie niesłyszących i stanowi szansę dla osób całkowicie niesłyszących, to znaczy dla tych, dla których klasyczne aparaty słuchowe nie przynoszą żadnej korzyści i którzy tą głuchotę, czyli głęboki niedosłuch, nabyli już w okresie życia późniejszego, kiedy mówili lub urodzili się z tym schorzeniem. 20 79 11, 20 57 53, pod tymi numerami możecie Państwo do nas dzwonić. Jesteśmy tu w studio na Grzybowskiej, czekamy na Państwa telefony. Panie profesorze, ten implant, czy to jest rzecz, dzięki która pomoże każdemu? Czy każdy głęboko niesłyszący może odzyskać słuch dzięki tej protezie? Implant ślimakowy jest na pewno cudownym osiągnięciem techniki i medycyny ostatnich 20-25 lat, ale niestety nie jest to urządzenie, które jest szansą dla wszystkich. Są bardzo precyzyjne kryteria, które muszą być spełnione, żeby chory mógł być zakwalifikowany do operacji wszczepienia takiego implantu. Więc powiedzmy sobie, kto nie może skorzystać z pomocy implantu ślimakowego? I łatwiej mi jest mówić, kto może. Z implantu ślimakowego mogą skorzystać ci, którzy nie mają korzyści z dotychczas stosowanych aparatów klasycznych słuchowych i są traktowani jako osoby niesłyszące całkowicie lub głęboko niedosłyszące i tej korzyści nie mają. Wreszcie... Pytam precyzyjniej. Ci, którzy nie mają korzyści z dotychczasowych aparatów słuchowych, czy są tacy, którzy nie mogą skorzystać z implantu ślimakowego? Tak, czy może się również i tak może zdarzyć? Może się tak zdarzyć. Drugim kryterium generalnym, bezwzględnym, który musi być spełnione, to jest zachowane... To muszą być zachowane elektryczne możliwości drogi słuchowej. Państwo, część osób zainteresowanych się pewnie orientuje, uszkodzone jest ucho wewnętrzne i z tym najczęściej mamy do czynienia. Jeżeli sprawna jest pozostała część drogi słuchowej, są zachowane możliwości elektryczne tej drogi, to implant ślimakowy wszczepiony u takiego chorego doprowadzi cały szereg impulsów elektrycznych, które będą odebrane jako wrażenia słuchowe. W jednym z wywiadów powiedział Pan, większość pacjentów traktowanych dotąd jako osoby niesłyszące po naszych badaniach, po badaniach przypomnę w ośrodku na ulicy Grójeckiej, kwalifikuje się do grupy niedosłyszących. Czy to oznacza, że implanty w zestawieniu z aparatami dla osób niedosłyszących mogą znacznie wyeliminować problem głuchoty we współczesnym społeczeństwie? Pan poruszył bardzo ważny problem. To jest odzwierciedlenie tego, czym my zajmujemy się na co dzień. Rzeczywiście w około 80% osoby, które zgłosiły się do nas jako osoby lub zostały skierowane z różnych miejsc w Polsce jako osoby niesłyszące, po przeprowadzonych badaniach wychodzą jako osoby niedosłyszące. To nie znaczy, że myśmy coś zmienili, po prostu nowoczesne możliwości diagnostyczne, jakie zostały stworzone w tym ośrodku diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnym, pozwalają nam wychwycić nawet resztki słuchu i te resztki słuchu
sposób uzasadniony wykorzystać w rehabilitacji przy pomocy klasycznego aparatu słuchowego. Powiedzmy coś o głuchocie. Czy głuchota to jest cierpienie, które dzięki tym wspaniałym badaniom, dzięki elektronice może zostać prawie wyeliminowane, czy też może odwrotnie? W hałaśliwym społeczeństwie, w hałaśliwym świecie głuchota będzie coraz częstszym zjawiskiem i można ją nazwać chorobą cywilizacyjną. Niewątpliwie wpływ ma rozwój przemysłu i można ją traktować częściowo jako chorobę cywilizacyjną. Natomiast, ale ja myślę, że to się odnosi do głębokich bądź średnich niedosłuchów. Natomiast głuchota ta, o której my tutaj mówimy na co dzień najczęściej, czyli głuchota dotycząca dzieci, może być głuchotą wrodzoną. I to też jest następstwem różnych schorzeń czy różnych zjawisk, bądź brania leków ototoksycznych, czyli działających w sposób niekorzystny na ucho wewnętrzne, czy wreszcie może być to głuchota nabyta pod wpływem sytuacji, jakie zaistnieją w różnych momentach naszego życia. Mogą być to urazy głowy, kości skroniowej. 20 79 11, 20 57 53. Czekamy na Państwa telefony. Oczywiście tych osób, które mogą się do nas dodzwonić. Ktoś się pierwszy dodzwonił. Chciałem oddać w tym momencie głos Renacie, żeby streściła pytania tych osób, które do nas również pisały, które mogą do nas pisać. To za moment. Ja zapytam dalej. Mówiliśmy dużo o tym implancie. Niech Pan powie, powiedział Pan już, co to ten implant jest. Kiedy to zostało wynalezione? Mówi się o Panu, że jest Pan polskim twórcą implantu, że pierwszy Pan to w Polsce zrobił. Czy rzeczywiście jest Pan tego wynalazcą, czy też kto inny to wcześniej wynalazł? Jaka jest historia tego wynalazku? Zabawna historia. Nie, ja nie jestem wynalazcą implantu. Na pomysł, że zjawisko stymulacji elektrycznej można wykorzystać i w ten sposób do osoby niesłyszącej doprowadzić dźwięki z otoczenia, wpadł Aleksander Volta w 1790 roku, czyli ponad 200 lat temu. Natomiast w warunkach klinicznych, czyli w warunkach szpitalnych, to zjawisko zostało wykorzystane w końcu lat 50. przez Francuzów. Początkowo to przeszło bez echa. Następnie na początku lat 60. tego stulecia profesor House w Los Angeles, dysponujący zespołem ludzi, inżynierów, techników i niemałymi pieniędzmi, ukształtował taki program, którego efekcie na początku lat 70. zaczęto seryjnie produkować implant ślimakowy i wszczepiać go osobom niesłyszącym. Wrócimy jeszcze do tematu. Oddajemy głos telewidzowi. Prosimy bardzo. Dzień dobry, panie profesorze. Ja mam pytanie troszkę takie zaskakujące, że tak powiem. Pan profesor mówił o tym, że są ludzie, którzy są kierowani na operację. Rozumiem. A jeżeli są tacy, którzy tych skierowań nie mają, a chcieliby się operacji poddać, co mają zrobić? Zanim dojdziemy do operacji, musimy przejść cały szereg skomplikowanych badań. Ja już tu częściowo zacząłem mówić o tych kryteriach, które muszą być spełnione. Mówiłem o tych kryteriach bezwzględnych. Poza nimi jest jeszcze cały szereg kryteriów względnych, które nie muszą być spełnione, ale są bardzo starannie przez nas rejestrowane i odnotowywane. Dla wszystkich ten ośrodek, który został zorganizowany w Warszawie przy ulicy Grodzieckiej, jest otwarty. I wszyscy, którzy oczekują, bez względu na to, czy ktoś im da skierowanie, czy nie, będą przez nas przyjęci w takiej kolejności, w jakiej się zgłaszają i w naszych realnych możliwościach. Ja już niejednokrotnie mówiłem, że po kilku miesiącach prowadzenia tego programu mieliśmy kolejkę sięgającą 3-4 tysięcy. Teraz przyjmujemy do 30 osób dziennie i robimy do 200 skomplikowanych badań dziennie. Jest to kilkadziesiąt razy więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu w warunkach kliniki otolaryngologicznej przy ulicy Banacha. Jest to ogromny postęp, co nie znaczy, że ta kolejka się zmniejszyła. Odpowiadam na pytanie. Wszyscy, którzy chcą się do nas dostać, mogą napisać lub mogą zadzwonić i zapisać się w kolejkę. Krótki wybór z listów do pana profesora. Panie profesorze, wielu rodziców małych dzieci pyta, jakie jest ryzyko urodzenia dziecka z upośledzeniem słuchu i czy rodzice mogą takiemu upośledzeniu w jakikolwiek sposób zapobiec, albo czy można tuż po urodzeniu zająć się dzieckiem w sposób, który by określił jego wadę słuchu? Istnieje ryzyko urodzenia dziecka z upośledzeniem słuchu i wtedy, oczywiście zaraz po urodzeniu
W większości tych przypadków nie można powiedzieć, że my mamy pewność, że dziecko nie słyszy. Natomiast my możemy, zbierając starannie wywiad od matki i rejestrując pewne sygnały u takiego dziecka, u noworodka, możemy wyodrębnić grupę osób zagrożonych wystąpieniem wady słuchu i ta grupa poddana bardziej szczegółowym badaniom, z tej grupy możemy wyodrębnić w ciągu 3-4 miesięcy po urodzeniu osoby, które mają rzeczywiście posiedzenia słuchu i następnie zająć się ich aparatowaniem i rehabilitacją. Żeby dokończyć poprzedni wątek, nie odpowiedział mi Pan jeszcze do końca na pytanie, jak to się stało, że się Panu udało być pierwszym w Polsce od implantu? Czy Pan gdzieś wyjechał, czy Pan się z tym zapoznał? Jak to było? Jak zawsze w takich sytuacjach decyduje jakiś przypadek, tak się złożyło, że miałem okazję być w klinice profesora Sterkersa w Paryżu. Tam przyglądałem się, jak wykonywane są nowoczesne operacje ucha i innych schorzeń. I byłem na takiej konferencji otolaryngologów francuskich w Paryżu, gdzie profesor Chouard, który w 1973 roku jako pierwszy w Europie rozpoczął ten program, zobaczyłem niesłyszące dzieci, które po operacji i rehabilitacji były przedstawiane i rozmawiały na sali z lekarzami. Wróciłem, zacząłem się tym interesować i zaczęliśmy organizować podstawy do konstrukcji takiego programu u nas w Polsce, gdyż wyszliśmy z założenia, że nie są to rzeczy, których nie możemy się nauczyć. Natomiast po drodze musimy pokonać parę barier i te bariery zostały pokonane i tak się stało, że przed rokiem ten program został rozpoczęty również w Polsce. I kolejny telefon do nas dzwoni, bardzo proszę. Halo? Dzień dobry, słyszymy Panią. Halo? 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 Proszę mówić. Halo? Proszę mówić. Dzień dobry Panie Profesorze. Ja chciałabym króciutko zadać jedno konkretne pytanie. Moja matka straciła słuch 6 lat temu całkowicie. Ma wszystkie badania zrobione, które stwierdzają, że ma przerwany ósmy nerw, uszkodzony ósmy nerw obwodowy. Czy ten transplant, który Pan proponuje, czy on zdałby czy miałby jakieś szanse jakieś powodzenia na to, że mama by chociaż trochę słyszała? Odpowiem podobnie jak poprzedniej pani, która dzwoniła. Prosimy bardzo Panią o zgłoszenie się do ośrodka, żeby powtórzyć te badania. Do tych część badań diagnostycznych dotychczas w Polsce wykonywana jest w ramach programu implantów ślimakowych tylko u nas. Jeżeli takie badanie nie było wykonane, które by potwierdzało zachowaną ciągłość drogi słuchowej, to tak długo jak tego badania nie będziemy mieli wykonanego, tak długo nie będziemy mogli mówić o wskazaniu czy zakwalifikowaniu pani mamy do operacji. Po tym badaniu z całą pewnością będzie można na to pytanie odpowiedzieć. Panie profesorze, nie mówiliśmy o skuteczności. Czy może się zdarzyć, że po operacji wszystko będzie w porządku, natomiast pacjent nie zaakceptuje świata dźwięków, tak bym to określił? Jest to ogromny problem, który Pan poruszał i to problem dotyczący tych osób, które nigdy nie słyszały wcześniej. A wiemy, że tutaj operujemy dzieci, bo tylko dzieci z głuchotą wrodzoną bądź nabytą wcześniej przed wykształceniem mowy, czyli te, które praktycznie nie słyszały naszej mowy, mają szansę na dobry wynik. Zawsze jest to ogromna obawa, czy to, co dla nas jest oczywiste, naturalne, czego oczekujemy od świata w poznawaniu różnych zjawisk, będzie zaakceptowane. Dlatego też tak ostrożnie podchodzimy do tego właśnie w tych przypadkach, gdzie ktoś nigdy nie słyszał. I bardzo stopniowo wprowadzamy go w świat dźwięku, żeby od najbardziej łagodnych dźwięków, przyjemnych, które się kojarzą, zwłaszcza dziecku, z czymś przyjemnym, z czymś, co przynosi mu korzyść, żeby w ten sposób aktywizować dziecko, żeby ono samo czuło się zachęcone do korzystania z tego, co myśmy zrobili podczas operacji. Ale tak do końca, z ręką na sercu, to nikt z osób operujących na świecie nie może powiedzieć, że z całą pewnością wcześniej powie, że będzie korzyść, którą zaakceptuje chory. Tutaj jest pewien margines, który musimy w takiej rozmowie również, jak ta, która ma tutaj miejsce, o tym powiedzieć. Kolejne pytanie. Prosimy bardzo. Dzień dobry. Pytanie na
natury troszeczkę innej. Pan już jakby uprzedził moje pytanie, pytając, do jakiego stopnia przypadek sprawił o karierze pana profesora. Ja studiowałem w tym okresie razem z panem profesorem. Moje pytanie jest następujące. Do jakiego stopnia kariera w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej już na w etapie bycia studentem pomogła bądź zaważyła na karierze pana profesora? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo za pytanie. Ja myślę, że odpowiedzią będzie około 250 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, których jestem autorem. To w takim razie może dwa zdania o życiorysie, bo o tym nie mówiliśmy. Pan profesor Skarżycki, rocznik 54, jest dzisiaj jednym z najmłodszych profesorów Akademii Medycznej. Dyplom lekarza medycyny otrzymał w roku 79, pierwsza specjalizacja rok 82, druga w roku 85. Od roku 83 pan prowadzi pracownię kości skroniowej i transplantologii oraz tak zwany bank tkanek. A 16 lipca 92 największy sukces. Chciałbym zapytać właśnie o ten pracownię kości skroniowej i bank tkanek. Cóż to takiego w pańskiej karierze? W ogóle, co to w ogóle za instytucje? To jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie. W klinice otolaryngologii przy ulicy Banacha na początku lat 70. z inicjatywy pana profesora Grzegorza Janczewskiego, który wtedy przebywał w Stanach Zjednoczonych na stypendium, powstał bank tkanek. Kierownikiem kliniki wtedy był pan profesor Bochenek. I był to jeden z pierwszych banków tkanek, kosteczek słuchowych i błonnobękowych w świecie. Dopiero później powstały takie banki jak w klinice w Bordeaux, w Antwerpii, profesora Marqueta. Mnie praca w banku tkanek przypadła w pierwszych latach mojego pobytu w klinice. Nie było specjalnie chętnych, żeby się tym zajmować, natomiast było to doskonały warsztat poznania tajników mikrochirurgii ucha. Podczas przygotowywania elementów do transplantacji kosteczek słuchowych i błonnobękowych, czy w schorzeniach, które dotyczą ucha środkowego, w wadach wrodzonych bądź w schorzeniach, które zostały nabyte podczas różnych procesów chorobowych. Dziękuję bardzo za pytanie. Kolejne pytanie od telewizora. Bardzo proszę, dzień dobry. Ja mam z kolei takie pytanie. Czy w momencie, kiedy dziecko jest głuche na jedno ucho, również można interweniować medycznie? Ponieważ do tej pory we wszystkich jednostkach medycznych, w jakich byłam z dzieckiem, zawsze dawano mi jednoznaczną odpowiedź, że dziecko jest głuche tylko na jedno ucho, że po prostu nie ma sensu interweniować i nie ma takiej możliwości. Jest to trudny problem. Jeżeli pani pyta, czy takie dziecko może być zakwalifikowane do szczepienia implantu ślimakowego, to odpowiem, że nie. Po prostu jest to inny rodzaj słyszenia i przy sprawnym jednym uchu nigdy dziecko czegoś takiego nie zaakceptuje. Również nie zaakceptuje aparatu słuchowego, nawet najlepszego aparatu słuchowego, w sytuacji, gdy słyszy dobrze na jedno ucho. Pomówmy chwilę o ośrodku, który powołano pół roku temu. Czym jest Keller Center? Czy uzupełnia szpital na Banacha? Wiem, że jest połączone z fundacją. Czy to, mówiąc krótko, lecznica prywatna, czy lecznictwo uspołecznione? Jest to ośrodek Cochlear Center przy ulicy Grójeckiej, działa jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i jest dostępny dla pacjentów z całej Polski. W ośrodku tym w sposób szczególny i bardzo drobiazgowy jest przeprowadzana pełna diagnostyka pacjentów z różnymi upośledzeniami słuchu, zwłaszcza z głębokim niedosłuchem, oraz prowadzona rehabilitacja pacjentów, którzy zostali zoperowani. Czy leczenie tam kosztuje, czy nie kosztuje, czy może kosztować? Leczenie związane z diagnostyką ani z rehabilitacją, czyli z tym, co tam jest wykonywane, nie kosztuje żadnego pacjenta. Czy lekarze, pan sam w tym ośrodku, zarabiają lepiej niż w uspołecznionej służbie zdrowia? Nie, to są stawki uspołecznionej służby zdrowia. Czy prowadzicie państwo praktykę prywatną? Nie, nie prowadzimy praktyki prywatnej, gdyż tak w moim przypadku, w sytuacji, gdy rano jestem w godzinach przedpołudniowych i operuję w klinice przy ulicy Banacha, a po południu jestem w tym ośrodku i ta praca się kończy o 17, 18. Właściwie już nie zostaje nam czasu na żadną praktykę prywatną. Czy w Polsce można za pieniądze dobić się szybciej do badania w celu odzyskania słuchu? U nas nie. U nas obowiązuje kolejka. Natomiast jak jest gdzie indziej, no trudno mi powiedzieć. Rozumiem. Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Halo?
Ja chciałabym się spytać, na ile nowy ośrodek otwarty ma kontakt z dotychczasową formą rehabilitacji niesłyszących i ze względu na to, że wielu głuchych jest niezorientowanych ani w problematyce, ani w sposobie korzyści wynikających z prowadzonych operacji przez pana profesora. Poza tym wydaje mi się jeszcze jedna rzecz. W jakim stopniu pan profesor uznaje wpływ prowadzonej rehabilitacji i elastyczności pacjenta w trakcie rehabilitacji przy kwalifikowaniu do tego typu zabiegu? Dziękuję bardzo. Oczywiście to, co jest prowadzone w zakresie rehabilitacji, ma związek z tą rehabilitacją, która jest prowadzona w różnych innych placówkach, czy Polskiego Związku Głuchych, czy innych poradniach. Rehabilitacja w naszym ośrodku dotyczy osób zoperowanych, czy osób, które miały wszczepiony implant ślimakowy. I program rehabilitacji, który będzie za 3 tygodnie wydany w formie takiej monografii, został od podstaw w języku polskim opracowany przez nas. Jest to program nieco odmienny od tego programu, który dotyczy osób z innymi upośledzeniami słuchu, które są rehabilitowane w innych placówkach. Dziękuję. Jeszcze wybór z listów. Renata. Korespondenci pytają nas, czy logopedzi przygotowani są do rehabilitacji pacjentów, którzy odzyskali słuch za pomocą implanta. Ile czasu trwa taka rehabilitacja i czy rodzice tu też mogą odegrać jakąś ważną rolę? Tak, oczywiście. Poszczególni członkowie zespołu są przygotowani do prowadzenia części tego programu, ta jest część diagnostyczna, chirurgiczna i rehabilitacyjna. Integralną częścią rehabilitacji jest udział rodziców. Wśród tych kryteriów bezwzględnych, ja nie wspomniałem jeszcze o motywacjach, jakie musi mieć osoba do tego programu, akceptująca nie tylko leczenie chirurgiczne, ale i tą następową rehabilitację. Rodzice są włączeni w program rehabilitacji. Możemy to porównać z tym, że podczas tych zajęć u nas pacjent dostaje podstawowe informacje. Załóżmy, uczy się zdania bazowego w obcym języku, a w domu rozwija to zdanie bazowe i adaptuje je do sytuacji, jaką ma na co dzień. Wróćmy do sprawy kosztów. Ile kosztuje implant i czy tę przyjemność można sobie, ten ratunek, czy można sobie kupić? No jest to kosztowne. Jest to kosztowne wszędzie, natomiast nie wszędzie koszt ten ponosi osoba zainteresowana, osoba, którą dotknęło nieszczęście, jakim jest głęboki niedosłuch czy całkowita głuchota. W naszych warunkach implanty kupujemy w granicach 200-240 milionów złotych. Dzięki organizacji części kosztów pokrywa Fundacja Rozwoju Medycyny Człowiek-Człowiekowi. To są zakupy uzupełniających cementów, klejów do przeprowadzenia zabiegu. Natomiast najpoważniejszy udział tutaj ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w 80% pokrywa koszt, podkreślam, zakupu implantów. W 20% koszt zakupu pokrywa osoba zainteresowana bądź jej otoczenie lub ta osoba organizuje. Często jest tak, że te 20% też spada na nas, bo wszczepiliśmy implant i do dziś ktoś tych 20% nie wpłacił. Nie było tak do tej pory, żeby ktoś, kto się kwalifikował, odszedł z naszego ośrodka z tego powodu, że nie było dla niego uzupełniającej kwoty na zakup implantu. Podkreślam, na zakup implantu, gdyż bardzo często potem jest to powtarzane, że ta operacja kosztuje tyle, że upraszcza się to sformułowanie i odnosi się je zarówno do rehabilitacji, jak i do operacji. Ani koszty operacji pacjent nie ponosi, ani kosztów rehabilitacji. Ponosi około 20% kosztów zakupu implantu. Implanty zakupujemy w Austrii, o ile się nie mylę. Czy możliwa jest produkcja implantów w Polsce? Czy pan, skoro już prowadzi pan tę działalność w dużej mierze społecznie, myśli może o tym, żeby stać się producentem takiego implantu, czy współproducentem? Tak, zdajemy sobie sprawę, że tak produkcja implantów, jak i innych elementów, czy części, czy całych gotowych urządzeń wysokospecjalistycznych, służących do badań diagnostycznych i do rehabilitacyjnych, w dłuższej perspektywie czasu nie może być sprowadzana z zagranicy.
Jest to bardzo wysoka technologia i łatwo się do niej dostać nie można. Natomiast to, co myśmy zrobili w kraju, to jest może odpowiedź na pytanie mojego kolegi, który wcześniej zadał je tutaj przez telefon. Nasza, to, co myśmy zrobili, zostało zaakceptowane i zyskało uznanie w oczach wielu ośrodków zachodnioeuropejskich. Mamy w tej chwili 11 umów z czołowymi ośrodkami europejskimi, z którymi współpracujemy i przygotowujemy program kooperacji i implantów ślimakowych w taki sposób, żeby to była kooperacja wiązana i żeby przy jej rozwoju cały czas mieć najlepszy produkt, taki sam, jaki jest wytwarzany czy w Belgii, czy w Niemczech, czy w Austrii. W roku 1992 otrzymał pan nagrodę kapituły Polskiego Klubu Biznesu i Korporacji Przemysłowców Polskich. Czy uważa pan, że lekarz powinien być judymem, czy jednak widzi pan lekarza jako również przedsiębiorcę, menedżera? Czy siebie pan postrzega w którejś z tych dwóch ról? Ja podejrzewam, że jestem odbierany i postrzegany jako osoba, która w każdej z tych kategorii się w jakimś sensie mieści, ale to życie zmusiło nas do takiej sytuacji. Osobiście wychodziłem i wychodzę z założenia, że moim obowiązkiem jako lekarza jest poznać to, co w świecie robi się najlepiej i co stwarza realną szansę pomocy choremu. I to służyło przygotowaniu mojemu, jak i zespołu do wprowadzenia tej metody w życie. Natomiast życie nas zmusiło do tego, żebyśmy się zajmowali po drodze opowiadaniem, propagowaniem, załatwianiem, jeżdżeniem i to zabiera nam strasznie dużo czasu. Czy jest pan zwolennikiem służby zdrowia bezpłatnej i poszerzenia świadczeń, czy służby zdrowia sprywatyzowanej, może wręcz samorządowej? Pytanie jest trudne i bardzo kontrowersyjne. Ja jestem zwolennikiem zapłacenia uczciwie za pracę, którą się wykonuje. Rozumiem. W tej chwili konfliktową sprawą jest przekazanie części przynajmniej lecznictwa otwartego samorządom i podobno niektórzy chcieliby to powstrzymać. Czy pan uważa, że lecznictwo lepiej miałoby się u samorządów, lepiej ma się u rządu, czy może u prywatnych fundacji, z którymi pan współpracuje? Szanowni, to wszystko zależy od ludzi, jak ludzie do tego podejdą, jak zorganizują. Jeżeli ja powiem państwu, że w Warszawie jest więcej otolaryngologów niż w Anglii, to czy państwo z tego wyciągniecie wniosek, że niż w całej Anglii, że w Warszawie jest lepsza opieka laryngologiczna niż w Anglii? A jak to jest w Warszawie? Keller Center mieści się w gmachu gminny, dokładnie tuż obok burmistrza. Czy to tylko przypadkowa zbieżność, czy również są rozmaite źródła finansowania? Nie, to jest zbieżność przypadkowa. Pod naporem listów i zgłoszeń do przeprowadzania badań diagnostycznych i dalszego zajmowania się tymi chorymi, musieliśmy coś zrobić. W związku z tym interweniowaliśmy wszędzie, gdzie to było możliwe. Ale pomoc faktyczną uzyskaliśmy od Państwowego Funduszu Rehabilitacji, który tam miał swoje biura w trakcie remontu i to nam udostępniono. To w ciągu 2 miesięcy zostało zaadaptowane i powstał z tego ośrodek, który budzi ogromny podziw wśród osób przyjeżdżających. Jeżeli pan redaktor by pozwolił. I na koniec powiedzmy o tym ośrodku. Gdzie on się mieści? Adres? Ośrodek się mieści przy ulicy Grójeckiej, adres 02021 Warszawa. Ulica Grójecka 19/25. Co trzeba zrobić, żeby zostać tam przyjętym? Zgłosić się listownie lub telefonicznie. Proponuję listownie i dołączyć, jeżeli to jest możliwe, już wykonywane badania. My i tak, nie dlatego, żebyśmy komuś nie wierzyli, ale i tak wykonujemy komplet badań, natomiast w całości u nas, jeżeli są jakieś badania wcześniejsze, to nam pozwala szybciej niektórych pacjentów wezwać, gdyż załóżmy, jedna część badań jest, czy osoby, które wykonują jakąś część badań, mają pewne luki czasowe, pewne okienka. Dziękuję panie profesorze, dziękuję pani Agnieszce, dziękuję ci Renato, dziękuję wszystkim państwu, którzy do nas zadzwonili. Z panem profesorem Skarżyńskim, który prowadzi ośrodek na ulicy Grojeckiej, rozmawialiśmy o tym, czy można odzyskać słuch. Okazuje się, że czasem odzyskać go można, a za tydzień o tej samej porze rozmawiać będziemy z panem doktorem Piotrem Büchnerem, prezesem Fundacji Büchnera w Polsce. A więc za tydzień, w sobotę 15:15, a teraz konkretnie. Do zobaczenia państwu. Dziękuję bardzo.